Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i przed odcinkiem ogłoszenia duszpasterskie. Jak widzicie, piękna pogoda na zewnątrz, za oknem. Niedługo tego już nie będzie, tej sceny nie będzie, ponieważ zaczynam robić nowe studio. Ale najpierw się czymś pochwalę. Proszę bardzo, co dostałem dzięki wam tutaj. Nieudolne zmazywanie mojego adresu. To jest nagroda twórcy od YouTube'a i to jest zdobyte dzięki wam. O! To będzie opening. Pierwszy raz to otwieram. Przeciąłem tylko sobie taśmy, żeby to było łatwiejsze do otwarcia. Mam tu jakiś list od pani Suzan Wojcicki? Albo od pana? Nie wiem. Nie wiem, list mam. Mam tutaj jakąś wizytówkę, że pakowana paczka ze starannością od Rika. Jest ochrona, czyli taka gąbeczka. Niedługo taka gąbeczka będzie na ścianie. Znaczy może nie taka, ale będzie... No i powiem wam, że bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Zobaczcie. Zobaczcie. Możecie się przejrzeć. O Jezus. Ale zarąbiste to jest. Gdzie jest kamerka? Tu jest kamerka. Możecie się przejrzeć. Powiem wam... Ej, a zrobię taką incepcję? Powiem wam sztos. Sztos. President to Patchel for passing. Prezydent? Prezydent. Prezentent. Prezentent. Boże, nie umiem czytać po angielsku, a taki angol jestem. For passing 100,000 subscribers YouTube. Boże, będzie to w tle tam, będzie wisiało i będziecie to widzieć zawsze. Dziękuję wam bardzo za to, jestem mega wdzięczny. I teraz tak, jak wiecie, jestem na nowym mieszkaniu. I będzie studio robione. Przekroczyliśmy cel. Brakuje 10 zł, czyli przekroczyliśmy cel. I napisała do mnie firma Genesis, bądź jak kto woli, bo ja zawsze mówię Genesis, że pomoże mi zrobić studio. Czajcie to? Firma do mnie taka napisała prestiżowa. Dla was na start mam takie coś jak myszka, Krypton 770. Jezus, jest napisane Pro Gaming Mouse. Testowałem tą myszkę chwilę i powiem wam szczerze, że no jest świetna. Naprawdę. To teraz nie będę tutaj nic tłumaczył. Wiem. Ta myszka jest dla was. Powiem wam szczerze, ta myszka jest naprawdę dobra, ponieważ grałem i nie widziałem różnicy, powiem szczerze, między moją Logitech a tą. Dlatego mam taką drugą. Będzie na stanowisku. Ta jedna jest dla was do wygrania. I druga nagroda to jest podkładka, którą też mam. Też jej używam. I ją używam już od bardzo dawna. Dostałem drugą taką jako nówkę, sztukę. Ale ją używam już od moich urodzin, czyli od maja, bo dostałem od Foxy z mojej kobiety, dostałem taką samą podkładkę. Ona jest 50 cm na 40 cm, czyli naprawdę duża i to jest dla was. Te dwie rzeczy na start, bo to jest nie tylko te nagrody będą, są do was, dla was do wygrania, więc co trzeba zrobić? Zasubskrybować ten kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, zostawić komentarz, że chcecie wygrać. Albo to, jedna osoba wygra myszkę, jedna podkładkę. I pamiętajcie, że to tylko na tym odcinku są te dwie nagrody, potem będzie więcej, bo dostanę naprawdę dużą paczkę i dostanę jeszcze jedną prawdopodobnie, albo dwie. Zobaczymy. I link w opisie. Macie w opisie stronę Genesis oraz fanpage'a Genesis. Polecam sprawdzić sobie, obczaić, tam są świetne rzeczy, naprawdę. Bardzo dziękuję tej firmie, która wspomogła mnie naprawdę, tak naprawdę wspomogła. Dostałem nowy sprzęt za to, że robię sobie stanowisko i to jest dzięki wam tak naprawdę, więc bardzo wam dziękuję, więc zapraszam w opis. I co? Lecimy do odcinka. Jeszcze jedno tak na start. Resztę sprzętu od firmy Genesis pokażę wam dopiero na odcinku ze stanowiska, jak już sobie skończę całe stanowisko, ponieważ no tak się dogadaliśmy, żeby wszystko tak pokazać naraz. Wiecie, tak jak to będzie wyglądało totalnie fajnie, jest wszystko, wiecie, tu LEDy, tu takie rzeczy. Pokażę wam to wszystko na odcinku ze stanowiska. I teraz tak. Co będziemy robić na tym odcinku? Lecimy do poradnika, jak wygrywać solo. Pierwszy poradnik na składy, jak zdobyć parasolkę, bardzo dobrze się przyjął. Dziękuję wam bardzo za to, ale było też trochę hejtu. Ludzie pisali, że co ty tutaj gadasz, jakbym tego nie wiedział i tak dalej. Chciałbym zaznaczyć, że te poradniki są dla osób, które mają problem z wygrywaniem. Naprawdę, są takie osoby, wiem na streamach, które naprawdę nie mogą wygrać, nie mogą sobie poradzić z gierką, tak wiecie, do końca. I takim osobom trzeba pomóc. Dlatego ja wam pokażę teraz, co zrobić, jeżeli nie mamy ziomków do grania na składy, a chcemy jednak tą parasolkę zdobyć, chcemy wygrać. Pokażę wam parę trików, parę takich... Może nie trików, parę tego, co jak robić, gdzie i tak dalej, żeby jednak łatwiej było tą grę wygrać. Bo nie ma takiego poradnika, gdzie jest 100% wygrana. Dlaczego? Dlatego, że no
Jakbym taki poradnik przedstawił, to bym musiał 100% gier wygrywać, prawda? No a nie wygrywam 100% i nikt nie wygrywa 100% gier. Więc przedstawię wam poradnik, jak wygrywać częściej, albo jak wygrać pierwszy raz. Dobra? O Jezus, aż straciłem głos. Więc tak, na start, tak jak w tamtym poradniku, lecimy daleko, daleko, gdzie nie będzie ludzi i unikamy walki. Unikamy walki na start, lecimy farmić surowce, lecimy farmić bronię, lecimy farmić rzeczy i tak dalej. Teraz niestety jest ten miecz w grze. I co teraz na ten miecz trzeba zrobić? Najlepszą kontrą są balony, albo szybkie wystrzelanie tego miecza z RPG, P90, czegokolwiek. No trzeba szybko albo go zabić, albo uciec balonami, skakać balonami. Jak widzieliście, a bądź jeszcze nie widzieliście, na moich streamach bardzo dużo razy padłem na miecz, przeciwko mieczowi. Ostrze nieskończoności, dlatego że nie miałem jak się ruszać, bo biegałem, tylko on jest szybszy. Prawda, gościu z mieczem jest szybszy. Więc było parę razy tak, że zabijałem go albo graplerem, że uciekałem graplerem na górkę, on zanim doszedł, to już go zabijałem, albo latałem balonami. Najlepiej dwa balony użyć i tak dalej. Dobra. Oj, mamy typa. Dobra. Zanim on zdobędzie broń. Musimy go zabić, zanim on zdobędzie broń. Okej. To myślałem, że to nikogo nie będzie. Ale facet jest. Jeszcze broni nie zdobył, szybko go podjechaliśmy. I teraz tak. Farmimy sobie wszystko, co się da. Sporo surowców. Teraz... O. Dobra, to jest anomalia chyba. Już myślałem, że mam kolejną osobę. Ale mi się zdziwi, jakby tu tyle osób poleciało. Chociaż to jest świetna miejscówka, więc może tak być. Więc bądźcie czujni. I pamiętajcie tak. Pierwsza zasada, jeżeli chcecie dojechać przeciwnika... Tego się nauczyłem akurat od waszego ulubieńca Evrona. To zawsze, zawsze miejcie na uwadze to, że on może mieć 200 HP. Czyli lepiej mieć albo taki zestaw broni, że go zabije to 200 HP, zanim on wam strzeli. Albo mieć po prostu 200 HP i mieć na równi, prawda? O, mamy graplerek. Weźmy sobie M-kę zamiast tego. I dobra. Nie chciałem tego zrobić, ale okej, nieważne. Lecimy lutować dalej. Lecimy lutować dalej. No i co? Farmimy macy, nie strzelamy się, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Farmimy macy, bronię i tak dalej. I gonimy za strefą. Akurat mam strefę teraz blisko. I słuchajcie teraz tak, bezpiecznie. Mam tutaj sztucer, ale wolę zostawić sobie potki oraz graplera. Dlaczego? Dlatego, że jak mam sztucer, to będzie mnie kusiło, żeby pikować na ludzi. I wtedy można dostać niechcący głowę ze snajperki. I to jest bardzo problematyczne, jeżeli średnio strzelamy ze snajpy. Pamiętajcie, to jest poradnik dla początkujących. Powiedzmy, no może nie początkujących, dla takich osób, co naprawdę potrzebują poradnika. To lepiej nie brać sztucera, ani tam snajperki. Ponieważ to jest naprawdę takie, że... To mi akurat Beznicko zaznaczył, że pikujemy czasami niepotrzebnie, bo chcemy tego fraga zdobyć. Kusi dosłownie. Mnie zawsze kusi i często się zdarza tak, że dostanę tą bombę w łeb. I to jest taki problem delikatny. Więc dlatego ja wolę zabrać sobie ten grappler, żeby uważać, nie wiem, na albo gdzieś uciec, albo gdzieś dojechać wyżej, jeżeli się nie zbuduje i tak dalej. Zamiast tego sztucera. Więc to by... A, to mój metal, dobra. To będzie bezpieczniejsza opcja. Dzisiaj to jest moja pierwsza gierka, więc jeżeli się uda, to będzie naprawdę świetny poradnik. Ok, jak widzicie, pierwsza strefa się zamknęła i polutowałem sobie full drewna. Niestety mam mało metalu i cegieł, ponieważ nie miałem czasu, a zobaczcie, jakie mam słabe bronie. Ale to nic nie szkodzi, naprawdę, to nie jest nic złego. Ważne są materiały, naprawdę, ważne są materiały. Nawet powiem szczerze, że nie trzeba się dobrze budować, jeżeli będziemy dobry trzymać dystans. Złapiemy dobrą pozycję w strefie, to jest bardzo ważne. I będziemy po prostu pikować przeciwników na daleko. To jest bardzo ważne też, żeby dobrą pozycję w strefie sobie zająć. Jak nie wiem, czy oglądaliście mój stream, jak był turniej youtuberów, to ja tam bardzo, ale to bardzo słabo trzymałem pozycję w strefie. Naprawdę masakrycznie. Nawet o tym nie myślałem. Tak mi się łapie trzęsły, że o tym nie myślałem. Dlatego od razu uspokajam was. Nie myślcie o tym, że przegracie. Myślcie o tym, że jesteście mega dobrzy i wygracie tą gierkę, bo... Jak będziecie się stresować, to naprawdę wam może pójść słabiej. Zawsze, w sumie w każdej dziedzinie życia jest takie coś, że jak się stresujemy, to idzie słabiej, prawda? Więc farmimy dalej materiały. Jesteśmy w strefie, najlepiej zająć sobie jakąś górkę i czekać na ruch przeciwnika. Niestety, broni mamy naprawdę słabe. Ale trudno, damy radę. Jeżeli mamy bardzo daleko strefę, to polecam w tym przypadku brać samoloty. Naprawdę są mega, mega OP, jeżeli chodzi o unikanie walki, takie wiecie, przeżywanie przeciwników, jak to możemy nazwać.
ponieważ no, można polecieć bardzo wysoko, bo przeciwnicy nie zawsze was będą widzieć, albo nie zawsze będą się na was skupiać, ponieważ będą mieli swoich przeciwników tam obok. Więc te samoloty naprawdę polecam. Ja w tym przypadku miałem strefę bardzo, ale to bardzo blisko, więc te samoloty nie były totalnie potrzebne. Lecę gdzieś sobie dalej, jeszcze tutaj raczej nikt nie poleciał, więc będę miał tam bezpieczną pozycję. O, i snajperka nie biorę. Albo w sumie wezmę w tym przypadku, powiem wam szczerze. Jak wiecie, ja nie gram z PMA. Bardzo rzadko, właściwie nie wiem czemu tak robię, ale bardzo rzadko gram z PMA, więc wezmę. W tym przypadku sobie wezmę snajperkę. Wam polecam naprawdę nie próbować takiego, wiecie, głupiego pikowania. Ale jeżeli jesteście dobrzy ze snajpy, oczywiście bierzcie. Jeżeli lubicie grać ze snajpy, bierzcie. To jest poradnik, wiecie, poradnik poradnikiem, ale to i tak wasza gra tutaj się liczy, nie moja. Bo ja wam tylko pokazuję, co ma się zdarzyć, co ma się dziać i tak dalej, co zrobić. Parę takich porad, wiecie. No porady, unikajcie walki, grajcie dobrze. I poczekajcie na jeden na jeden, albo najlepiej, jak będą się bić nawzajem, to wbijcie jako trzeci na bitwę w trójce, w top 3. I wtedy macie praktycznie wygraną na 100%. Praktycznie. Dobra, balony czy grappler? Zostawię sobie grapplera. Ponieważ do tej strefy niekoniecznie ten miecz mógł dotrwać, więc. No zostawię sobie grapplera. Tutaj widzę, ludzie już lutowali. Dwa dropy mam. Na razie je oleję. Kurczę, wróciłbym po tamtego dropa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo tam już mogą być ludzie. Ale wrócę po tamtego dropa. Zostało mi tylko 5 osób. Zobaczcie, znalazłem tylko jedną osobę. To jest nudna gra. Ale naprawdę, jeżeli ciężko wam wygrać, polecam tak zagrać. I zobaczyć, czy będzie łatwiej. Kurczę, ten na górce. Tego na górce wezmę, bo jeżeli przejmę sobie górkę, to będę miał łatwiejszą, lepszą pozycję będę miał niż tutaj, jak będę tego dropa brał. Bo wtedy mogę mieć z każdej strony ludzi. Dobra, bierzemy tego z górki, dropa. Okej, otworzyłem dwa dropy, wypadła mi rakietnica. Wziąłem ją w zamian za snajperkę. Dlaczego? Dlatego, że rakietnica na koniec jest bardzo, ale to bardzo przydatna, jeżeli chodzi o marnowanie materiałów przeciwnika. I to przekonałem się o tym nieraz na własnej skórze i na skórze przeciwnika. I teraz tak, najlepiej poczekać sobie, obudować się i rozejrzeć się, gdzie mogą być przeciwnicy. Mamy trzy osoby. Jedna może być tam. Strzelę tak prowokacyjnie. Ale raczej ta osoba nie wychyli. I brakuje mi jeszcze brakuje mi dwóch osób. I teraz tak, nie wiem, gdzie one mogą być. Więc lepiej poczekać na strefę, żeby się zorientować, gdzie ludzie są. Naprawdę, to jest ważne. To jest ważne, ponieważ jak nie będziemy wiedzieć, gdzie są przeciwnicy, będziemy się strzelać z jednym, drugi nas wystrzeli z pleców albo gdzieś tam z boku i będziemy mieli tak zwaną lipę. Wydaje mi się, że w tym drewnie jest jedna osoba, ale to też nie widziałem jej, więc to jest tylko moje, że tak powiem, przypuszczenie. Dalej mamy trzy osoby. O, już widzę jedną tam. Od razu zajmuję sobie strefę. Tu będzie na górce fajna strefa, ale nie wiem, czy tam dojdę, ale raczej dojdę. Dobra, dwie osoby tam się strzelają. Dobra, zostały mi dwie osoby. Jedną widzę. Brakuje mi jeszcze jednej. Gdzie ona może być, to ja kompletnie teraz nie mam pojęcia. Tu było lutowane. O, już mamy tą osobę. Dobra, tu już musimy podjechać, jest za blisko. Dobra, to będzie łatwe. Nie. A, jednak łatwe, dobra. Jednak łatwe, nie wiem w ogóle jak on mi to zrobił. Dobra, i musimy walczyć jeden na jeden. I teraz tak, co mamy? Mamy rakiety. Musimy zająć sobie strefę. Gościu tam widziałem, że ładnie strzelał, bo z dołu zabił typka. Mamy rakiety, mamy pompę, mamy M-kę. Chyba wystarczy. Jesteśmy w bardzo fajnej sytuacji. Dobra, gościu ma snajperkę. Czyli teraz tak, nie pikujemy na niego, czekamy. Czekamy, naprawdę. Bo to, co mi da pikowanie takie widzicie? O, strzelę sobie raz. Jeżeli by był mega dobry, to by mi z tej snajperki trafił i elo. Może jakiś poradnik do budowania sobie nagram, co? Sam sobie nagram. Mamy bardzo dużo amunicji. Czy gość tam ma strefę? Nie, on jest tutaj. Dobra, jak dał strzał ze snajpy, ważne wiedzieć, czy to jest snajperka ciężka, czy sztucer. To jest snajperka. Więc jak dał strzał ze snajpy, możemy poczekać, znaczy możemy do niego trochę popikować, ponieważ on w tym momencie jest na przeładowaniu, prawda? Dobra, teraz już nie chcę na niego pikować. On się zbudował.
Ma tam snajperkę swoją załadowaną. Teraz bym strzelił z RPGa, ale on mnie może trafić. Dobra, dlatego bezpieczny strzał. Zmarnuję mu trochę materiałów. Aj, myślałem, że dostanie. Dobra, on już jest za strefą, czyli ma teraz lipę, musi uciekać. Możemy go trochę obić. Czy mam launchpada? Nie mam. To musimy sobie zejść teraz. Dobra, jesteśmy bliżej strefy. Trochę go obijemy. Trochę materiałów niech sobie straci. Czemu on nie dostał? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Idziemy do strefy, na spokojnie, budujemy się. Bardzo bezpieczna gra. Chodzi o bardzo bezpieczną grę. O to mi bardzo chodzi tutaj. Dobra, jeszcze trochę go obijemy. On już chyba nie ma materiałów, bo chodzi po moich budowlach. Widzicie? Bardzo bezpieczna gra. Dzisiaj to jest moja pierwsza gierka i zagrałem taką, wiecie, to nie jest spektakularna gra. To nie jest jakaś mega fajna gra. To jest gra pod wygraną. Zdobywamy tą parasolkę, o to chodzi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Boże, kabel sobie pociągnąłem. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trochę rad tutaj wam dałem i to jest naprawdę, jeżeli jesteście lepsi ode mnie, a jest bardzo dużo osób takich, no to wiecie, że to nie jest poradnik dla was, bądźcie wyrozumiali. To jest dla młodszych widzów, którzy chcą wygrać tą grę solo. I chcą zdobyć tą zasraną parasolkę. Więc zdobywajcie. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Pamiętajcie, link w opisie. Genesis. Wbijajcie. Tam wszystko będzie w opisie właśnie. I wbijać. O Jezus, bym zapomniał. Ale to będzie inny odcinek. Okej. Okay. Pamiętajcie, żeby wbić na Discorda, bo tam niedługo będzie karaoke, ale to zaraz nagram o tym. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ja się z wami żegnam. Mówi do was Paczol. Narka.